Ej, pisałem SMS-a. Słuchajcie ludzie, ja tutaj za kamerą jestem Tivur. Zastanawiałem się kiedyś, co by było, gdyby ziemniak miał dziecko i bawił się z nim w taką typową zabawę, z którą się bawi z małymi dziećmi. Tak więc zaprezentujemy to teraz. Ziemniak, ziemniak, gdzie jest Zbir? Tutaj jestem. Nie kupujcie tej farby, jest beznadziejna. Wstałem rano z potwornym bólem pleców. Wstając, dodatkowo mi strasznie stopa boli, bo mi się paznokieć zaczął grzynać w palec pierwszego dnia. Jak wstałem, uderzyłem w ścianę. I wtedy, powiem szczerze, że się najbardziej obudziłem. Potem zimna woda, musiałem czekać na ciepłą. Masakra, ale zaczynamy. Trzeci dzień jemu. Trzeci i ostatni. Jak chcecie coś zjeść do Darka, to lepiej przynieście coś ze sobą. Lipton widać trochę zabalował wczoraj. Przyznaję się. Właśnie się tego dowiedziałem. Mogę pokazać? Mogę pokazać? Patrzcie, dostaliśmy... O kurze, jakie to jest ciężkie! Nie, trzymam. Dostaliśmy Seto za najlepsze stoisko nagrodę. A to jest fajer. Najlepszy fajer. Dzisiaj jest dosyć luźno. Tego mogłem się spodziewać, co jest w tej siatce, bo uwaga, dostałem właśnie ziemniaki. Jak wrócę do domu, to będę miał co włożyć do garnka. Normalnie, jakowi aparat, pozdrawiam, z tym wyjściem. Tam jest Seto, jemu się delikatnie rozpierzchły włosy tam na górze, jak dobrze widzicie. Natomiast ze mną tutaj jest Agata oraz Justyna. Patrycja. Ja od wczoraj myślałem, że ty jesteś Justyna. A ja się w ogóle przedstawiałam? Ja usłyszałem Justyna. Jestem tutaj sam. Chyba jest ze mną Agata oraz Patrycja. Siedzimy i chillujemy. Dlatego, że w tym momencie mamy... Cicho, Seto! W tym momencie mamy praktycznie pół godziny przerwy w ciągu całego dnia i będziemy robić wielki finał. Razem z LJ-em, razem z Multim, razem z T-Voltem, razem ze Stewartem będziemy rozdawać wszystkie fanty, jakie mamy tutaj na stoisku. Przez całe 2,5 godziny. Moc konkursów, nagród, rozdawanie innych tam takich... Chcecie coś powiedzieć? Nie. Pozdrawiam! Atmosfera gorąca, słońce wyszło. Dodatkowo chłopaki z tyłu mówią, że w Krakowie słońce też wyszło, zrobiło się cieplej. Każdy jest naprawdę zadowolony. I musimy zrobić największy szum. Ja pierdzielę! To już jest koniec ostatniego dnia. Absolutny koniec. Rozdaliśmy wszystko, nawet kartony, w których mieliśmy wszystkie rzeczy. Mój głos mega ucierpiał. I więcej opowiem wam na zewnątrz. Wiecie, co jest najśmieszniejsze zawsze dla mnie na takich eventach? Że jak mam tak zdarte gardło, mogę naprawdę nisko mówić. A mogę naprawdę wysoko mówić. No? Ziemniak? Tak, uwaga, na tym stoisku były ledy, bo teraz już stoisko się rozpada, jak wszyscy zaczęli napierać. Możemy zobaczyć, jaki to jest model. Standardowe 5050. Ziemniak, gdzie jest Bir? Tu jest! Już kończymy, rozkładamy stoisko, my się też będziemy kierować do domu. Natomiast tutaj zasada taka, że wszystkie laptopy muszą wrócić z powrotem do odpowiednich pudełek. Więc tutaj, zobaczcie, każdy trzyma w tym momencie laptopa. Jedna osoba czyta numery seryjne z pudełka i wtedy szukamy laptopa, który pasuje do danego pudełka. D72. Jak? N5 F3 D72. Serio?
szaleni youtuberzy, to jest... 3, 2, 1. Słuchaj, sprawdzamy jedynie wytrzymałość, czy one są rzeczywiście warte twojej ceny. Ale chyba tak. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Chce to musimy jakoś zapakować jeszcze do Krakowa. Potrzebne człowiek. Zapakowany dobrze. Ziemniaczek. Łącznie z pracownikami. Magazynowany do następnego PGA. Pisałem SMS-a. Dobra, połóż go obok śmietnika. Zeto, trzymaj się, na razie. Gdzie jest ziemniak? O, ty. No to będzie. Ej, ale odpychać możesz. Dobra, i teraz w takim razie jedziemy se to. Ej, pisałem SMS-a. Pisałeś. To dobrze powiedziane, słuchaj. Nieznane fakty o youtuberach. Seto został dżdżownicą. Ale się mówi, ja znam miasto doznam. A te przesyłeczki to do młodego skaru? Tak, już piję tam. Uwolniony. Udało się. Chociaż to był dobry pomysł, mielibyśmy więcej miejsca w samochodzie i nikt by nie pierdział. Nie, właśnie to by się kumulowało pod tą folią i spłaciło tunelem na dole. Do nas, do przodu. Trochę nie ma jak tym sterować. Ja was podaję na fejsie. Nie wiem, jak to zatytułować. Pijany youtuber relaksuje się pod... Czekamy teraz na HS-a, z którym będziemy wracać do Krakowa. Znaczy, on się zatrzymał u siebie. Natomiast za mną jest cały las foteli. W ogóle dla wszelkich maniaków sprzętu tego typu miejsce, jak na przykład PGA, to jest idealne miejsce, żeby ogarnąć różnego rodzaju sprzęty. I to jest świetne jak dla mnie, że można zawsze taki sprzęt przyjść, zobaczyć i dotknąć. Tak na przykład tutaj się udało. Ale te kółeczka świetnie chodzą, nie to co u niej po wykładzinie, która ma już dziurę. Nie no, ja się cieszę mega. Cieszę się mega z tego, że udało mi się tak wielu z was spotkać i że było tak pozytywnie. Byliśmy z Seto praktycznie cały czas, bez ustanku, przez wszystkie 3 dni. I wiesz co, Seto? No? Uważam, że to były świetne dni. To były świetne dni. I ja się mega cieszę z tego powodu, że jak już przyszliśmy, to byliśmy cały czas i mogliśmy przynajmniej z każdym, kto podszedł, spędzić chociaż chwilę. Choć zdarzały się momenty, kiedy trzeba było biec z mikrofonem na scenę, to tak czy siak wracaliśmy potem i staliśmy, nie robiliśmy sobie przerw na swoje jakieś odpoczynki, tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać ten czas w 100%. Poszliśmy na jednego hot doga. Poszliśmy na jednego hot doga, ale to było wszystko z naszego jedzenia, więc pewnie teraz, jak będziemy wracać, skoczymy, żeby zjeść coś ciepłego w miarę, żeby się obudzić. No i tyle, będziemy tak jechać. Seto będzie jechać z tyłu z HS-em i miejmy nadzieję, że nie będzie puszczać głośnych bąków. To na tyle z tego eventu. Pozwólcie, że zabiorę was w podróż. Jeżeli chodzi o coś, co mi się najbardziej chyba spodobało z tego eventu, to jest to taka hulajnoga. Kurczę, jest coś takiego, muszę sobie załatwić w Krakowie. To jest amortyzowana hulajnoga, więc w momencie, w którym jedzie się po jakichkolwiek nierównościach, to wszystko jest zniwelowane przez amortyzatory. Przy okazji można łapać takie fajne ujęcia jak to.
Przejechałem, stary, słuchaj, tam po wszystkich stoiskach każdy spogląda na tą hulajnogę. Coś jak było Synaja Poleka Pyszynka. Wiesz co, ja miałem ochotę się przejechać na niej z powrotem od bardzo dawna. Ale chcę, żeby na niego patrzono. Dawaj, ja pobiegnę i złapię ujęcie. Jak widzimy, Tibor ze swoimi fioletowymi włosami stwierdził, że też będzie jechać. Dawaj, nabierz prędkości. Dawaj, biegnij. I jak sami widzicie, ten aparat też ma dosyć świetną stabilizację. Ledy. Ledy, 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 ledy. W tym roku targi były w tamtym miejscu, natomiast my mieliśmy hotel dokładnie tutaj. Teraz jeszcze dodatkowo z HS-em wracamy do Krakowa. Ja to chyba padnę spać. Co ci se to zrobili? Weszli we mnie. Nie! Ulubiona piosenka ziemniaka. Zmieszałem wszystkie napoje razem. Takimi rzeczami trzeba sobie radzić. Jestem przerażony. No, czarny. O kurczaki. Jechaliśmy do Poznania. Zatrzymaliśmy się na chwilę przerwy przy kawce. Tu mamy kawkę. Bo raczej kawy nie będziemy kupować, ale... Tibor, widziałeś ten samochód? O co chodzi? Myślicie, że jestem teraz w telewizji? Z przodu z tyłu jedna, z przodu trzy. Chyba mój Spotify mnie nie lubi, bo to mi dał do odkrytych w tym tygodniu. Że co, proszę? Serio. Słuchajcie, dojechaliśmy do Krakowa, w końcu wreszcie po tylu godzinach drogi, ale spędziliśmy je w niebywałym towarzystwie HS-a, Tibura. Policja! A Seto śpi. Jak nieżywy. Ja wiem, że wstawaliśmy po drodze, ale stanąć na chwilę i odpocząć, rozprostować nogi. Teraz czuję przede wszystkim, jak bolą mnie bardzo plecy. Masakra. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ja bym chciał wam podziękować za oglądnięcie tych 3 dni maratonu Poznań Game Arowa. Dzięki wielkie za oglądnięcie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. To były mega niezapomniane chwile. Do zobaczenia i cześć.